Aby nasze usta wyglądały pięknie w błyszczyku lub pomadce, powinnyśmy o nie zadbać. W tej chwili mamy pogodę, która nie sprzyja naszym ustom. Nasze usta są często spierzchnięte, suche, dlatego na co dzień powinnyśmy zaopatrzyć się w pomadkę ochronną, która będzie nam nawilżała usta i która je odpowiednio ochroni przed słońcem. Bo także zimą promienie słoneczne bardzo mocno działają i także osłabiają nasze usta. Bardzo fajnymi sposobami są sposoby domowe. Na przykład zamiast peelingu możemy użyć kostki cukru. Możemy też po takim peelingu z cukru możemy na nasze usta nałożyć miód. Tylko pamiętajmy, żeby ten miód był naturalny. To będzie taka maseczka na usta. Na co dzień powinnyśmy też używać pomadki ochronnej, którą możemy kupić nie tylko w drogerii, ale także w aptece. Pomadka ochronna powinna zawierać witaminy, na przykład witaminy E oraz A. Powinnyśmy mieć ją w torebce lub w kieszonce, żeby co jakiś czas smarować nasze usta. W tej chwili dostępne są też pomadki, które w sobie mają delikatny pigment. Jeżeli mamy delikatną urodę, możemy użyć tej pomadki z pigmentem różowym. Jeżeli mamy urodę taką mocniejszą, z opaloną skórą, możemy użyć pomadki z kolorem łososiowym. Jeżeli mamy zadbane usta, możemy zacząć na nie aplikować pomadkę lub błyszczyk. Najlepiej do tego użyć pędzelka lub w błyszczyku są aplikatory, które także możemy wykorzystać. Idąc do sklepu, pamiętajmy o tym, co chcemy tak naprawdę osiągnąć. Jeżeli kupujemy pomadkę, powinnyśmy sprawdzić, czy ta pomadka ma właściwości nawilżające, bo powinna je mieć. Także powinnyśmy sprawdzić jej konsystencję, najlepiej na ręce. Możemy ją rozsmarować. Sprawdzamy wtedy kolor i sprawdzamy konsystencję. Jeżeli łatwo nam się rozsmarowywuje, to znak, że ma dużo właściwości nawilżających. Tak naprawdę powinnyśmy pomadkę sprawdzić bezpośrednio na ustach. Nie zawsze w drogerii jest to możliwe. Dlatego najlepszym sposobem na sprawdzenie koloru jest przyłożenie pomadki do ust i wtedy sprawdzamy ten kolor w lusterku. Jeżeli wybieramy błyszczyk i chcemy, żeby nam bardzo długo trzymał się na ustach, powinnyśmy sprawdzić, czy jest gęsty. Im błyszczyk jest bardziej gęsty, bardziej lepki, na pewno dłużej będzie trzymał się na naszych ustach. Na przykład taki błyszczyk będzie dawał nam bardzo delikatny efekt, bo jest to prawie przezroczysty kolor i ma w sobie tylko drobinki i jest dosyć rzadki. Dlatego na pewno na ustach nie będzie się trzymał zbyt długo. A tutaj mamy błyszczyk o dużo gęściejszej konsystencji. I on na pewno będzie trzymał się dużo dłużej. Nie każdy po prostu lubi takie błyszczyki, które są gęste i lepkie, ponieważ często też to przeszkadza przy na przykład rozmawianiu lub przy piciu. Jeżeli chcemy, żeby pomadka i błyszczyk trzymały się dużo dłużej, możemy na czyste usta nałożyć niewielką ilość podkładu i dopiero potem lekko je przypudrować i na to nakładamy błyszczyk lub pomadkę, tą, którą chcemy. Innym sposobem jest też nałożenie na czyste usta błyszczyka lub pomadki, a następnie lekkie odciśnięcie ust na chusteczce i powtarzamy aplikację pomadki lub błyszczyka. Wtedy mamy dwie warstwy produktu i dużo dłużej nam utrzyma się pomadka, błyszczyk na ustach. Jeżeli chcemy, aby nasze usta były większe, powinnyśmy do tego użyć błyszczyka. Najlepiej, żeby ten błyszczyk był z drobinkami lub z brokatem.
Wtedy drobinki będą nam się mienić w słońcu i to optycznie powiększy nasze usta. A jeżeli mamy usta zbyt duże i chcemy je troszeczkę zmniejszyć, powinnyśmy użyć pomadki, która nie ma w sobie żadnych drobinek, jest typową pomadką matową. Jeżeli chcemy, aby nasze usta były bardziej podkreślone, możemy do tego użyć konturówki. Taką konturówkę używamy przed nałożeniem pomadki lub błyszczyka. Konturówka najlepiej powinna być w odcieniu pomadki lub o ton ciemniejsza. Jeżeli chcemy lekko powiększyć nasze usta, konturówkę powinnyśmy nakładać tuż nad linią naszych ust. Jeżeli chcemy pomniejszyć usta, powinnyśmy nakładać tą konturówkę tuż pod linią, naturalną linią ust. Jeżeli mamy jakieś wyjście wieczorne, możemy użyć pomadek w ciemniejszych kolorach. Natomiast jeśli chcemy wyjść w dzień lub do pracy, powinnyśmy używać raczej delikatnych kolorów, bardziej pastelowych. A teraz zapraszam na praktyczną lekcję nakładania błyszczyka. Przed nałożeniem pomadki lub błyszczyka powinnyśmy usta lekko wytrzeć, żeby pozbyć się wszystkich kosmetyków, które były nakładane wcześniej i mogły nam na usta też lekko się nałożyć. Możemy użyć takiej lekkiej brzoskwinki. Oczywiście, mając w domu błyszczyk tylko dla siebie, możemy nałożyć go aplikatorem. Ja użyję do tego pędzelka. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny program.